Wracając do tych 15 lat tej działalności, co dla Was jest takie najbardziej szczególne? Jakie były te jej początki? Bo za chwilę powiem o świętowaniu i o Usza, ale na pewno ty te 15 lat też w sposób szczególny wspominasz. Tak, zwłaszcza początki działalności Stowarzyszenia, bo nie mieliśmy wtedy tej pięknej przestrzeni, tylko organizowaliśmy festiwal Ulica Kultury, sześć edycji, które wymagały bardzo takiego dużego skoncentrowania i zorganizowania wielu rzeczy. No i później udało nam się pozyskać od, tutaj od miasta ten Strych i go wyremontować za pomo z pomocą zrzutki, z pomocą wielu różnych osób, dotacji, i także to jest jakby dzieło wielu ludzi. Ja tak byłam od początku w tym stowarzyszeniu, ale też z przerwami. Także też to, co jest moim zdaniem, największą wartością, to to, że tu jest miejsce dla każdego i każdy, kto chce coś zrealizować, ma jakąś swoją wizję i swój pomysł, może przyjść i może te pomysły wcielać, jakby realizować w rzeczywistości. Ja myślę, że w każdym. W każdym czasie pojawiają się osoby, które chcą coś robić. I to nie można mówić, że a dzisiejsza młodzież to oni teraz tylko siedzą w telefonach. No niektórzy siedzą w telefonach, a oni wychodzą gdzieś poza swoje. Najbliższe otoczenie i szukają jakichś ciekawych przestrzeni. I wydaje mi się, że to tak było zawsze, że jest po prostu część osób, która jest aktywna, która chce coś robić i trafia w takie miejsca. No i teraz samo świętowanie. Jak trafić do was na te święta, które dzisiaj się rozpoczynają? Tak dzisiaj zaczynamy wieczorem od warsztatów kulturalne afirmacje, na które bardzo serdecznie zapraszam, i następne działania będą kontynuowane od piątku. W piątek będzie wieczorem wystawa plakatu, a następnie spektakl improwizowany, a w sobotę zaczynamy już od Rana, przygotowaniem do wieczornego świętowania, będziemy mieć trzy warsztaty: będzie joga, relaksacja i warsztaty głosowe, a wieczorem koncert górala oraz tańce i świętowanie. Także zapraszam bardzo serdecznie.